Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Sorry, jeśli teraz mikrofon trochę tykał. Witam się najbardziej serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny lub Middle Earth Shadow of War. Chodź. Okej, nie wiem, czy nie zaliczyło tego drugiego, ale okej. I've got the power! Power! No to jest potężne. Dobra, na start zacznę od... Znaczy, to może nie na start. Chciałem finalnie zrobić w tym odcinku fabułę, ale myślę, że przydałoby mi się zrobić trochę tych wspomnień Celebrimbora, żeby zdobyć punkt umiejętności, bo naprawdę niektórych rzeczy, choćby na tę wymianę switchową między zdolnościami, bardzo mi brakuje. Więc póki co robimy w tym materiale te wspomnienia. No, chyba że starczy czasu, to może zrobimy jeszcze misję z Eltariel, bo wydaje mi się, że ona będzie krótsza niż ta misja z Bruze. A nie, czekaj, nie ma teraz z Bruze misji, nie fabuły. Teraz musimy fabularnie wodzów zabić, slash przejąć. Dobra, to zrobimy te wyzwania, a potem spróbujemy jeszcze tych obu wodzów, bo udało mi się obu tych wodzów na tyle ogarnąć, że ich przybocznik zdradzą. Mam dwie misje zdrady dostępne. Tylko właśnie będę musiał sprawdzić, żeby... Znaczy sprawdzić. Będę musiał sprawić, żeby wódz najlepiej nie zginął, a został przeze mnie przejęty. My bad. Przypomnij sobie, jak Celebrimbor dominował Karagory, by wykorzystywać ich nieustępliwość do celów wojennych. Mabad, no craftsman succeeds on the first attempt, and it takes an iron will to persevere and prevail. Dominujemy. Lecimy. Wydaje mi się, gdyby te Karagory wytrzymały jednak trochę dłużej. Nie dały się zabić przy pierwszej lepszej okazji. Okej, dwa dodatkowe cele. Zacznijmy może od tej groty. Co mam wyzerowany znacznik mocy? No kurwa! Kontra ma clear. Cyk, egzekucja. Jezu, czemu te Karagory są takie słabe? Tego nie czaję. Mój w praktyce jest na tyle... Dobra, no może nieśmiertelny, na tyle jest pancerny, na ile ja mu... się daje leczyć, ale jakby oni są frajerami totalnymi. Podstawy Karagory.
leczenia. Już tyle było z takiego leczenia. Okej, nie widziałem, że u nich działa też u Karagora. No proszę jednak tak. Dobra, a co się stanie, jak nabije dwa paski mocy? Podwójnie pasek mocy. Zdążę oczywiście, tak? No, prawie. Nie, już jest full, dobra. No. A żeby was szlak trafił, naprawdę. Poczujcie mu moc. Już trudno, poradzę sobie z nimi w sposób normalny, a poza nagraniem to zrobię na złoto. Bo niestety muszę. Chyba się nie uda zrobić poniżej 20 sekund. Wiesz, co mi kto wie? Na dwóch. Na trzech zabiliśmy. O właśnie, Elfi Gniew! O tym bym zapomniał. Cyk, odpalamy i lecimy. No, z tym to na pewno się uda. A on także ma ten set aktywny. Kurde, zapomniał. Znaczy, bym prawie zapomniałem w sumie. 2, 1, 0. No i trudno. Niestety nie uda się ani jedno, ani drugie. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, kij. Super, dostaję kasę, no ale nie o kasę mi chodziło. Ale dobra, już po punkt umiejętności zawalczę sobie poza nagraniem. I could see it was imperfect. It took the utmost tenacity for me to refine it, and even more to craft the new ring. Dobra. Kurhan. No tak, w kurhanach teraz będę mógł szybko tutaj przejść. To jest akurat plus dla mnie. Dokonaj egzekucji. No nie mam tutaj szybkiego przejścia, ale to jest w sumie najlepsze, co mogę. Gdzie mogę teraz iść, no bo będzie szybciej dojść tam i potem cofnąć się do Fast Travela, niżeli najpierw od Fast Travela iść gdzieś indziej, a potem lecieć przez pół mapy właśnie w tamtą stronę. Stary, nic tam nie jest, niczego tam nie ma, ani nikogo, przewidziało ci się. Dobra, Karagory. Kurde, no musiałem się tak wpieprzyć. Pana żegnam. Kejnot? Niestety nie, Miriam. To jest akurat mało ważne. Karagor się przyda. Byli po to, żeby szybciej pokonać cały ten teren. Jestem już na miejscu. Karagor chyba niestety nie przeżyje tego, no ale... Mogę sobie wezwać, kiedy tylko będę chciał innego. Faelas, dokonaj egzekucji na orkach, którzy nie chcą poddać się świetlistemu władcy.
Bade invade Mordor. File us the virtue of justice. Sauron had betrayed me and my people, and I was determined to punish him for it. Okej. Jak mam strzelać, to bardziej z innego powodu chciałeś go zwalić, no ale niech ci tam będzie. Elfiku nasz ty kochany. Idę no. O, jest złamany. Pięknie. Jak draci już zabiły 16? Bez takich jaj, panowie. Troszkę ognia mam dla wszystkich. Ty nie... No tak, nie ma strzał. Zabieraj. Elfi cios. Znaczy, Jezus, Maria, mroczny cios, a nie elfi. Dobra, chwilowo przegrywam. Ale tylko jednym, więc to taka przegrana. O, już wygrywam trzema. Znaczy dwojednym znaczy się. Dwoma. Remis. Wygrywam. Widzicie? Let's go. Serio, nie mam go w zasięgu. Ładnie, idealna kontra wyszła. No i to się ładnie udało. Wygrywam 7. No, żeż ty gnoju. Dziękować. Dobra, 10 sekund to raczej nie uda się tym draku tego nie wyprzedzić, znaczy się. Ale... Dobra, 4, 3, 2, 1 zaraz mijają. 2, 1. I pyk, złoto. Albo i nie, bo oczywiście jak debil nie patrzę na to, co mam robić. Zabij draka, zabij orki za pomocą eksplozji. Ja pierdzielę, no kurwa. Dobra, to też będę poza nagraniem robił. I brought Sauron to the brink of defeat, but justice has eluded me so far. Dobra. Gdzie jest kolejne wspomnienie? Tutaj. Belas. No to najszybciej będzie chyba stąd. Belas. Okiełznaj moc Grauga, by zwalczyć plagę Guli. Belas. The orcs respect strength, whether it comes from a Graug, a war chief, or a ring. Yet in Mordor, possessing strength also makes one a tempting target. Zabić to Guli za pomocą ognia? Jak za pomocą ognia? Okej, walcz pierwszą plagę, chyba falę Guli. Wybuchy żywiołów! Okej. Zwalcz drugą plagę, slash falę. Aaaa,
okej, czaj. Aha, dobra. To wchodzi w skład ładowania. O Boziu, Boziu, to pójdzie trochę ciężko. Może jak mi zabiją tego Grauga. Dobra, drugie miejsce. 80. Okej. Okay. Ciekawe, czy by na przykład zabijać te gule używając nie tej kuli Grauga, tylko na przykład odpowiednio ulepszonej, odpowiednio ulepszonej przeze mnie zdolności tego elfiego światła, która też może atakować ogniem, przypomnę. A co najlepsze, to zabija na strzał. O, jaka ładna grupa. Nie udało się w znacznym czasie, ale może chociaż uda się te 100 guli. Ale ten jest oczywiście ostatni. Serio zrobił mi Grauga. A nie, oczywiście, że był ostatni. Kurde, nie idą mi te wyzwania. More important than possessing brute strength is the ability to wield it, even if it is not your own. Teraz chodzi ci o to, że ty kontrolowałeś Grauga, czy że Talion potrafi wykorzystać nawet twoją siłę, Kerembimborze. Starożytny wódz Hytrus. Mroczna dominacja. Seriously? Akurat mroczna dominacja? Dlaczego? Wiecie dlaczego teraz się irytuję? Bo mroczna dominacja to jest skill, który ulepsza nam właśnie mroczny cios. W sumie jak trochę sama nazwa sugeruje. Ale niestety jest jeden mały szkopuł. Otóż mroczna dominacja znajduje się dokładnie w tym miejscu i muszę ukończyć zadania Eltariel, żeby to odblokować. Ale nie mam bladego pojęcia, w którym konkretnie zadaniu mogę to odblokować. A niestety nie są na tyle uprzejme ekrany, jak na przykład w Hogwarts Legacy, tych misji, żeby mi powiedzieć, co mi ile, czy co mi da w dane zadanie. W sumie sobie się trochę boli. A Boże, mnie pająk dziabną. Dobra, nie trać czasu. Zdrada. Krimp Szabrownik nie wie, że przyboczni prowadzą go w zasadzkę. Pokonanie wodza / zdominowanie unieszkodliwia strugi trucizny. Major Lock! You'd have to be a fool to wander around Mordor all alone, and in a moment Mordor will have one fewer fool. For the Bright Lord. It's a traitor. Złony! Yeah, zdążyłem. Jak mu wybombił. Zwerbu. Nie pierdziele, o mój jeden cios zajebał i gość prawie tak zginął. No prawie zginął, ale był momentalnie złamany. Okej, okay, punkt umiejętności zdobyty. Tak samo jak klejnot życia. Czemu nie mogę się ruszać? Dobra, już mogę. Punkt umiejętności. Na co by go wydać? Zdominuj kapitana. Zużyj swoje życie, aby uleczyć ziomków. Zabij wszystkich popleczników, aby głowy eksplodowały. No.
nawet fajne, ale chyba na poczet akurat właśnie tego zadania wezmę to oczyszczający płomień. Elfie światło podpala wrogów. Bo jeśli będę mógł sam po prostu się naładować i zabijać te gule tym strzałem i będzie się to liczyło, no to z wielką chęcią to właśnie wykorzystam. No plus jest to jakieś urozmaicenie też normalnie do walki. Choć zakładam, że raczej będę uderzał bardziej w... Czemu się ten pad rozłączy? Nie wiem, przecież jest naładowany. Bardziej będę uderzał w wytchnienie zimy, żeby sobie zamrozić po prostu wszystkich w zasięgu. To będzie o wiele lepsze. No, ewentualnie w truciznę. Zależy, czy ktoś będzie na tą truciznę jakoś szczególnie nieodporny. Zmysłowy bestią. Kurde, to też muszę sobie ulepszyć, bo naprawdę trochę brakuje mi jakichś fajniejszych itemów. Kto wie, może jakieś legendy zaczną mi też dropić. Ale to później. Na razie spróbujemy jeszcze w tym odcinku wykonać to drugie zadanie. Tutaj drugi cel fabularny. Dobra, to jest naprawdę takie mocne... Kurde, ty durny padzie. Mocne 50-50, ale... Wycinając Tojową może oszczędzę czas, więc spróbuję zrobić tą zdradę i potem zadanie Eltarion. Naprawdę szczerze wątpię, że od razu przy pierwszym zadaniu dostanę... Nienawidzę tego. Dostanę od razu możliwość odblokowania swojej tej mrocznej dominacji. Pewnie będzie to jedno z końcowych zadań, które mi to da. No ale trudno się mówi i żyje się dalej. Sprawdźmy. Nikt nowy się nie pojawił. A szkoda. Naczelnika nie mogę ciągle sprawdzić, bo to pewnie się dopiero odblokuje właśnie w tym, w tej misji, którą mam zrobić fabularnie. No, to atakuje. No kurde, miał już taki słagierski. Zmarnowałem dwa strzały. Dobra. Let's start this. Or should there be, let's end this? Let's start or end this. Goodbye, master. Plery, po męsku. Ej, ten też już jest złamany. Jakie to jest silne w tej części. You will obey. Join the army of the Bright Lord. Elo! Legion łowców został unieszkodliwiony, spoczy. No i dobra. I lecimy do tej. Do Eltariel w takim razie. Aha, dlaczego? To już wiem dlaczego. Dzięki uprzejmości mojego kochanego padzika. Jasne, pewnie. Odpal jeszcze sobie to. No, na pewno. Dokładnie to chciałem teraz zrobić. Pum. Gdzie jest ten, którego chcę zabić? Mam wrażenie, że nie... O, właśnie. Jednak jest. Dobra. To średnio wyszło. Eltariel jest tutaj obok. Dobra, teraz zbaniła moja własna głupota. A teraz znowu ten cholerny pad! Tam. Okej, byłem szczerze pewny, czy szczerze, święcie przekonany, że mu łeb odetnie, no ale... Wolał sobie zrobić coś lepszego, wolał się...
nie męczyć za bardzo. Okej, okay, czy mogę jakiś lepszy zrobić klejnot? Mogę nawet dwa. I to będzie póki co na tyle. Kurde, muszę chyba zainwestować jeszcze w tę umiejętność, żeby mi, póki nie zdobędę wszystkich tych artefaktów, żeby lepsze rzeczy mi dropiły z pokonanych wrogów. Oczy czarnoksiężnika. Nazgule tropią cię w Mordorze dzięki mocy Palantiru. Spotkaj się z Eltariel, by stawić im czoła. Clean wounds, and they never unsheathe their weapons. This looks like Eltariel's work. Well, she is indiscriminate. By the look of it, some of these would have made good followers. We must find her before she eliminates all our potential recruits. Though if she did, we'd have little need of an army. Co nie? Dobra, mamy trop. Let's go, da. Chwalę sobie tylko świat upioru, żeby to lepiej widzieć. No w końcu od czegoś jest ten tryb detektywa, co nie? If you were looking for Ringwraiths, you're too late. But before I engaged him, he was speaking to an orc who was different than the others. There are worms nearby. Perhaps they can tell us what is going on. If we take them alive. You don't decide whom I let live, Ringmaker. You'd both do well to remember that. Koleżanko. Koleżanko, weź się cicho lepiej. Okej, okay, tutaj mamy zioma. Ej, kurde, znowu się udało takie podwójne synchro zrobić z tym. Nie wierzę. Bailando normalnie. Jak atakowałem... Boże, atakowałem twierdzę. Jak szukałem jednego typa, też mi się udało zrobić taki synchro z tym cieniem. Czy tam z tym upiorem. To jest akurat coś dobrego. Kurde, się teraz kupił, ustawił, no ale okej. The Nazgul have dealings with special orcs. What are they? They're called the Chosen. I don't know what they're chosen for. Okej. Super, że dokładnie to chciałem zrobić. Zresztą minę milczeniem. Tego sobie zrobimy. No, z tym sobie pogadam. What is the purpose of the chosen? Secure the hide here. It's something to do with the seeing stone. That's all I know. Jak mają bronić Haedirów, to trochę im to nie wychodzi. Bo mi się literalnie udało właśnie przejąć wszystkie, jakie były dostępne w tej placówce. I w sumie nie tylko, znaczy w tej krainie. I nie tylko w tej. What have the Haedir revealed? Only the Streakers know. The Chosen kill anyone else who gets close. Wyjdźcie, mówisz. A wejce to rozumiem jakieś specjalne orki, tak? The Chosen. Where do they come from? The Shriekers make them in some kind of ritual. All very secret. I don't know where. Pachnie mi. So long as the Witch King has the Palantir, any towers the Chosen hold will be his eyes. Then we must blind them. Chłopie, ja ci przypomnę, że zdążyłeś już przejąć wszystkie Haediry
w Kirith Ungol, w Minas Ithil, czytaj teraz już w Minas Morgul, i w Nurnen. Oni nie ma, oni są ślepi na ten moment w tych trzech krainach. The ritual to create the chosen. Where is it performed? No one knows. When a captain selected, the shriekers send a worm to tell him where to go. We must tell Eltaria what we know. This need not concern her. We have our mission and she has hers. Her mission is the destruction of the enemy that tracks us. The more information we share, the better. No, w tym temacie to akurat popieram Taliona. Chociaż na Eltarię też trzeba mieć oko, no bo w sumie nie wiadomo, czy ona mówi nam prawdę. Bo co na przykład, jeśli ona niedostrzegnie otrzymała światła od Galadrieli, tylko na przykład wykradła jej tę moc. Albo komuś, kto tę moc posiadał. A? Nie wiemy. Czas pokaże. Jezu, ale te ostrza są zajebiste. The Witch King is using the Hydea to track the ring. They extend the Palantir's reach. Orcs called the Chosen guard them. And the enemy may hold the Palantir, but the Hydea themselves are vulnerable. So, we know their design. And now we dismantle it. Okej, okay, to było w miarę szybkie. Słabszy kryształ, znaczy kryształ, boże, klejnot wojownika. Ale nie będę narzekał. Trzy wieże. No wiecie co, jeszcze zajmijmy się tam jedną misją, czemu nie? Do oznaczenia tylko. Gdzież ona się znajduje? Tutaj. Let's go. The Witch King attempts to regain what was lost. He will succeed only in losing more. Nie bądź zbyt cwany, Celebrim Boże. Kurde, minimalnie mi gościu odstaje. Okej, to pusto. It's the dark. Yep. Ja trafiłem w ścianę? Bo jeśli trafiłem w ścianę, to chcę wiedzieć, jakim cudem. Trzy wieże. Eltariel zauważyła Nazgule w okolicy. Sprawdź teren i dowiedz się, co planują. Your fight is folly, Ranger. You accomplish nothing. The idea belonged to the Witch King. He tracks you. And soon, he will dominate you. Hurry! They must not reclaim the Hydea. They will not. A Caragor would help us cover ground more quickly. Ty w sumie. Do mnie. Once we have retaken these towers, we should find Eltariel. She must know what is happening. She could be watching us right now. Tak sądzisz? O. Garl. Garl Wybraniec. Niezdara, łatwopalny, wrażliwy na takie ukrycia. Pokarm dla bestii. No to jak miło, że akurat jadę na bestii. Juhu! Łom nom 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 nom. The Witch King orders that this idea be retaken. You are a hollow traitor, but I am chosen. No, cyk, 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 cyk. Pięknie. Ryk, cyk, 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 cyk. Okej, okay, to poszło zaskakująco... średnio.
tego słowa chciałem użyć tylko trafowitych słów. I pyk! Dwóch frajerów zdjętych. Gdzie nie ta opcja. Boże, wcisnąłem przecież stuna. Dobra, co się w ogóle z nim tak pali? Strzał. 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 Co za gnój, no zabił mi. Ja ten he... No nie gadaj, że mi ten wierzchowiec kurde zginął. Ten nawet nie był godny tego, żeby go wcielać do armii. Runa lasu. Runa stawiająca hołd dla drzew. Słaba. Pieśń sobie ulepszę za to. Tak samo jak to. Tylko tych dwóch nie mogę. To jest wyższe, to jest to samo, ale mogę to ulepszyć. Bez dziękować. Have you thought about why Eltariel was selected to be Galadriel's blade? I can't presume to know what is in an elf's mind. Surely this Galadriel would seem the best. I don't question whether she is the best. Only whether she is the first. Oh, kurde, poważnie. Aż tak silne to było. No, w górę, go. I zawsze tu się plącze od cholery tych karagorów, nagle nie ma żadnego... O, a propos... Tego już sobie ponawalam ręcznie. Chodź. W górę. Spróbuję ich zabić. Tyle. Ale mi gra pozwoli. 14 sekund. 10. Dobra, nie. YOLO. Do Helmiru. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Hoshgrish. Dobra. Okej, okay, to poszło szybko. Nawet za szybko, bo bym nawet ciekaw sobie co powie. Ale kurde... Sędzia mnie zabije tym na strzała. Ale w sumie był podatny na atak z ukrycia i na zwiększony dostawał od bestii, więc czego ja się spodziewałem. A, dobra, tego się nie da tak zrobić. Spoko. Dobra, Karagor nie żyje. O, super, widzę, Karagor nie żyje, ale tamten przy okazji też. Już ty gnoju. To, żem się popisał, naprawdę. No! Może naprawdę dobrze dla mnie, że mam ustawione to leczenie na ten miecz. Chosen are tenacious indeed. The Nazgul are wise to create such powerful servants. However powerful the Chosen may be, the ritual to create them is where they will be weakest. Indeed. When the final tower is ours, we should turn our attention to finding the ritual's location. Żeby się pozbyć wybrańców, czy... Bo teraz nie wiem, do czego pijesz, Galadrimborze. O, cześć, Grauk. Ten już jest złamany, ja pitole. Z tego przejmę. I nawet, że nim tam dojadę, nawet będzie lepiej. Może kapitan też powie coś więcej.
O, niech zgadnę. Nie przejdzie? Oczywiście. Super, akurat Karagorn jakieś wcięło oczywiście. To jest drugi na szczęście. Nie, nie, panu. Panu dziękujemy, ale ty jesteś mój. Dobra, od razu do wieży. Żeby się misja przypadkiem nie spieprzyła. No i pokonaj wrogów. Let's go. Manfeld! You will not reach the top of this tower! This idea belongs to the Witch King! And so do you, Ranger! Surround him! Ha! Good one! Proszę! Nazgul! Się przypałętał. To jest też zaskakujące. Dobra. BUM! Kolero jedna. Timing. Rany go wkurzają, dobra. Gdzie jest tą łapą? Oj! Together. We will serve the Witch King. Ej, ty masz tu! On jest tutaj zastanowany! Gdzie jest tym mieczem? No, typie! Nie wkurzaj mnie, prawda? Nie. Dobra, egzekucja. Ty out. No ty gnoju jeden! Kontra. Kontra. No, no nie da mi tego skończyć, no co za gnój! Lecimy dalej. Co z tego, że użyłem, że dałem kontrę? Okej, złamany. To żegnam. Poszedł won. Ale tego ten co przejął z chęcią. Proszę bardzo. Oooo! Okej! Okay. Nie sądziłem, że to, że takie coś się może wydarzyć. Czyli mogą zdarzyć się orki, których nie będę w stanie zwerbować. Dobra. No to, no, rzemeczku, no, mógłbym cię zabić, ale w sumie... Lepiej cię zhańbię. Prawie level. With each tower we reclaim, the Witch King's vision diminishes. We will rob the Witch King of more than his vision. Oby, Talionie, oby. Okej. Okay. Czyli co, mam prawie następny poziom, to mi się bardzo podoba. Ja teraz myślę, przelecę się do Kurhanów i spróbuję tym się zająć. Jest jeszcze ten jeden target w Minas Ithil, który mógłbym zrobić właśnie z tych... Z tych wspomnień, ale szczerze, dopóki tam nie będę wracał fabularnie, to chyba nie będę chciał się tam przenosić. Bo, sorry, jestem prawie pewny, że będziemy tam wracać. Czyli zostało nam dzika natura i dopóki ja tamtego nie zrobię, to się to nie odblokuje. Dobrze, no to w takim razie ja lecę do Kurhanów, farmię sobie punkt umiejętności, tam gdzie jeszcze ich nie zdobyłem, czyli chyba na trzech questach.
A w kolejnym materiale zabieram się za fabułę. Ale mi to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.